Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym w zasadzie unboxingu, otwieraniu racji żywnościowej. Tym razem jest to racja żywnościowa United States of America. Jak widzimy, jest ona dużo mniejsza od tej racji żywnościowej francuskiej. No i tu mamy w ogóle, słuchajcie, taki śmieszny napis. Flameless ration heaters are prohibited on commercial airlines unless sealed in original meal bag. Czyli jak widać, ktoś po prostu sobie odgrzewał te racje żywnościowe podczas jakichś tam lotów. I teraz słuchajcie, tak dla porównania, od razu jeśli chodzi o zawartość i wielkość przede wszystkim opakowania. Jak widać, to opakowanie francuskie jest dużo większe, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Natomiast to jest, powiedzmy, mniejsze i według mnie dużo poręczniejsze, jeżeli mielibyśmy z tym gdziekolwiek iść. Również jeśli chodzi o samą ciężkość, to generalnie racja francuska jest dużo cięższa, ale na razie ją odłożymy na bok i sobie otworzymy rację oczywiście amerykańską. Teraz ja tutaj mam taki, jak widzicie, poważny nóż, a ja i nóż to jest dosyć niebezpieczne zajęcie. No ale dobra, otworzyliśmy, nawet nam to całkiem sprawnie poszło. No, trochę tak. Zobaczmy, zaraz uchylimy rąbkę tajemnicy, co skrywa tutaj za niespodzianki. Nie wiem, czy widać. O. Tak to wygląda w środku. Czyli mamy jakieś tutaj dwa opakowania. Zobaczmy, co to jest na pierwszy rzut. Sławetny marinara sauce z meatballs, czyli z tak zwanymi pulpetami, krótko mówiąc. Co my tu mamy? 227 gram. I jeśli chodzi o, powiedzmy, kaloryczność, 300 kalorii zawiera właśnie to meatballs. Co my tu jeszcze mamy? No, jakieś tutaj napisane, że nam generalnie są dobrym źródłem energii, powiedzmy, rzeczy. Zastanawiam się, czy to otwierać, czy nie, bo czy ja to zjem w najbliższym czasie. Pewnie dopiero gdzieś w okolicach drugiej połowy sierpnia będziemy degustować, może trochę szybciej. Zobaczymy. Tu wyciągamy jakąś drugą rzecz. Ok, jakieś ziemniaki do tego. Jak widać, zawartość kaloryczna 170 kalorii. Tak, no i tutaj znowu pokazane, z czego składa się ta racja żywnościowa. Jakie tu są komponenty, taka ciekawa tabelka. No nie powiem, ciekawie to wszystko wygląda. Dalej, co my tu mamy? Okej, tu mamy beverage powder, czyli nic innego jak jakaś pewnie lemoniada w proszku. Dokładnie tak, taka lemoniada, całe 90 kalorii. Taki oto energy bar o smaku cynamonu i jabłka. 65 gram coś takiego zawiera. Zobaczmy, jeśli chodzi o kaloryczność. Nie ma tu kaloryczności, albo ja nie widzę. Chyba nie ma. Cholesterol jest, natomiast... A ja, są kalorie. 270. 270 kalorii. Taki oto batonik. Łyżka. Bardzo, bardzo przydatna rzecz do zjedzenia tego wszystkiego.
tu pewnie mamy już jakiś podgrzewacz. Zobaczmy. Tak jest. Heater. Wraz z instrukcją, jak trzeba się tym obsłużyć. W najbliższym czasie, tak jak mówię, pojawi się filmik z degustacji zarówno tej racji żywnościowej, jak i tutaj jest hot beverage bag, także też ciekawa rzecz, taka torebka do zrobienia sobie ciepłego napoju. Co my tu jeszcze mamy? Cheese spread, czyli oczywiście jakiś, powiedzmy, sos serowy. Okej. Tak, i tutaj co my tu mamy? Herbata, sól, guma do rzucia, kawa i tutaj widać jakaś taka chusteczka chyba nawilżająca, tak mi się wydaje, w każdym razie chusteczka. Dobra, odłożymy to tu. I na ostatni. Okej, jest white wheat snack bread. Czyli nic innego jak po prostu jakiś chleb dostępny dla nas. Tak jak mówię, na razie nie będziemy tego degustować. Degustacja tego oto zestawu pojawi się w kolejnym odcinku. Także jeśli Wam się podobało, to bez dwóch zdań łapka w górę. No i cóż, zachęcam do subskrypcji kanału i oczywiście do podnoszenia łapek w górę. Dzięki! No i jeszcze tak na chwilkę, ja muszę Wam powiedzieć, że jestem ogólnie rozczarowana, bo nie było sławetnych M&M'sów z peanut butter, czyli z masłem orzechowym. Jak to jest możliwe, że nie było tutaj M&M'sów? Tragic.